11 maja część maluszków wróciła pod opiekę suwalskich żłobków i znacznie większa grupa starszych dzieci do tutejszych placówek przedszkolnych. Można powiedzieć, że coraz więcej rodziców decyduje się, by swoje dzieci, swoje pociechy oddać pod opiekę zarówno żłobków, jak i przedszkoli. 11 maja do żłobków oddano dokładnie 42 maluszków. Dziś już z tych maluszków w żłobkach jest 64. W przypadku przedszkoli tych dzieci analogicznie było 81 pierwszego dnia, a dzisiaj już 228. Zatem widać, że powoli ta taka, powiedzmy kolokwialnie, kula śniegowa rozpędza się i coraz więcej dzieciaków przychodzi do suwalskich przedszkoli. Póki co nie ma sygnałów, żeby pojawiły się jakieś problemy. Ratusz chwali zarówno kadrę, jak i rodziców. Ze strony zarówno jak pracowników, jak i rodziców nie mamy tutaj żadnych skarg, żadnych wskazanych jakby nieprawidłowości. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele, jak i opiekunowie dzieci zastosowali się do wszystkich wytycznych i wszystkich nałożonych na nas obowiązków sanitarnych. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Rodzice doskonale się również do tego dostosowali, dopasowali. Zatem suwalskie zarówno żłobki, jak i przedszkola działają dobrze i wykonują swoją opiekę w sposób prawidłowy, zgodnie z nałożonymi oczywiście tutaj zaleceniami sanitarnymi. W nowej rzeczywistości musiały także odnaleźć się dzieci. Mogę powiedzieć, podając przykład swoich dzieci, które poszły zarówno do żłobka, jak i do przedszkola. Mój Mikołaj, który ma 1,5 roku, bardzo chętnie chodzi do żłobka, nie ma tutaj żadnego problemu, żadnego płaczu, czy też narzekania z jego strony. A Hania, która ma 5 lat, jest po prostu przeszczęśliwa, że w końcu mogła wrócić do swoich nauczycielek, swoich pań, swoich koleżanek i każdego dnia wraca naprawdę bardzo zadowolona ze swojego przedszkola. Niebawem, bo już w poniedziałek, do szkół przyjdzie prawdopodobnie kolejna grupa dzieci. Uczniowie klas 1-3. Są one objęte obowiązkiem szkolnym, ale jak podał w komunikacie minister edukacji, uczniowie nie mają obowiązku stawienia się w placówkach szkolnych. Decyzja o tym, czy dziecko trafi do klasy, leży w gestii rodziców. Szkoły również będą funkcjonować w określonym reżimie sanitarnym. Warto zapoznać się z obowiązującymi aktualnie zasadami. Co bardzo istotne, jeśli dziecko mieszka z osobą objętą kwarantanną, absolutnie nie może pojawić się w szkole. Przeciwwskazaniem są również jakiekolwiek objawy choroby zakaźnej u ucznia.